Cześć moi drodzy, przed nami dzisiaj opowieść o Kazimierzu Kaczorze. Dla jednych prezenterze telewizyjnym, ale przede wszystkim o aktorze. Na swoim koncie ma kilka kultowych ról, ale zdradzę Wam, że w życiu prywatnym także działo się u niego sporo i być może jesteście ciekawi, co również dzisiaj u niego słychać, jak potoczyło się jego życie prywatne, młodość, jak to się stało, że osiągnął taki sukces. Dziś Wam to wszystko zdradzę, dlatego zapraszam do oglądania. Będzie kilka niespodzianek po drodze również. Kazimierz Kaczor urodził się 9 lutego 1941 roku w Krakowie jako syn Antoniego, kierowcy i barmana oraz Anieli, która była gospodynią domową. A ponieważ urodził się w czasie II wojny światowej, bardzo często zmieniali z rodziną miejsce zamieszkania. Jedno z najbardziej traumatycznych zdarzeń jego dzieciństwa to moment, kiedy Niemcy na jego oczach zabrali jego matkę. Ja jeszcze pamiętam wojnę, moje pierwsze wspomnienie jest jednym z najbardziej przejmujących. Wiąże się z przyjściem Niemców po mojego ojca Antoniego, który wówczas się ukrywał. To był rok 44, ja miałem 3 lata. Gdy przyszli po ojca, był właśnie w domu. Razem ze Staszkiem, synem Tarasów, schował się w sypialni pod łóżkiem. Niemcy weszli do kuchni. Pani Tarasina i moja mama Aniela przyjęły ich jakąś wódką i zakąską. Zwyczajnie chciały odwrócić ich uwagę, sprawić, żeby do tej sypialni nie zaglądali. Poskutkowało, choć nie do końca, bo po jakimś czasie rzucili: nie ma Antoniego, to bierzemy panią, i zabrali matkę. Te obrazki mam przed oczami do dziś. Pierwszy, gdy wchodzili do domu przez werandę, co widziałem na ukos przez okno, i drugi, gdy mama postawiła nogę na taborecie i zapinała sobie kapcę. Jako że jej w tym pomagałem, pamiętam, że drżały jej ręce. Byłem bardzo wystraszony. Wszystko skończyło się jednak szczęśliwie. 2 czy 3 dni później mama została wypuszczona, mówił pan Kazimierz Kaczor w książce Nie tylko polskie drogi. A pan Kazimierz już jako dziecko zapowiadał się na artystę, ale jednak w zupełnie innej dziedzinie. Moja mama postanowiła, że będę grał na skrzypcach, choć ja nie byłem do tego przekonany. A mimo tej wojny i tych, jak słyszycie, czasami traumatycznych wspomnień, pan Kazimierz ogólnie swoje dzieciństwo wspomina bardzo dobrze. Mama wykazała się sporą gospodarnością, była bardzo zaradna, prawie codziennie jedliśmy mięso, poza piątkami, wtedy mama z moją pomocą lepiła pierogi. Jednak niestety, mimo dobrych ocen, pan Kazimierz w liceum został wydalony ze szkoły. Dlaczego? W ramach Solidarności wpinęliśmy sobie w swetry znaczki z węgierską flagą. I właśnie to nie spodobało się dyrektorowi szkoły. W tym samym czasie służył także jako ministrant. To właśnie wtedy poznał Karola Wojtyłę, przyszłego papieża. 5-krotnie na zastępstwo za księdza, który uczył nas religii, przychodził ksiądz, który był wikarym. Bardzo miło z nami kawędził, a po zajęciach zabierał na duży trawnik za kościołem, gdzie graliśmy z nim w piłkę. Nazywaliśmy go wujkiem albo księdzem Karolem. Nikt z nas nie przypuszczał, że wiele lat później zostanie papieżem. I właśnie być może przez wpływ papieża przyszłego, który przecież miał również aktorskie zapędy, pan Kazimierz postanowił zdawać do szkoły teatralnej. Jednak 2-krotnie się nie dostał. Choć ostatecznie udało mu się w tym okresie dostać pierwsze role. Bo zanim ukończył studia na PWST, stanął na scenie. Przebył długą drogę. Studiował też rolnictwo, potem pracował jako lalkarz w krakowskiej grotesce. Właśnie wtedy usłyszał od kolegów, że ma smykałkę do lalek i postanowił takie właśnie studia zrobić. Jestem magistrem sztuki aktorskiej ze specjalnością lalkarza. Mam też tytuł magistra uzyskany w rok potem na Wydziale Aktorskim. Jestem więc podwójnym magistrem, mówił w Dzienniku Bałtyckim. Ale nawet kiedy już miał te tytuły aktora i lalkarza, nie był pewien, czy będzie grał. W zapasie miałem kilka innych zawodów, kierowcy, trenera siatkówki, sportowca w różnych dziedzin, mówił. Ponadto uprawiałem żeglarstwo, już wtedy mogłem z niego wyżyć. Pracowałem również fizycznie w zakładach garbarskich, przy przekładaniu skór i garbowaniu. Jako pomocnik murarza, jako pomocnik magazyniera byłem wicedyspozytorem w dziale transportu, wymieniał. Jednak zdecydował się na aktorstwo, choć przez lata grywał tylko w teatrze. W końcu upomniał się o niego także film i serial. W międzyczasie ułożył sobie życie. W 65 roku po raz pierwszy wziął ślub. Jego wybranką została Anna, z którą ma córkę Agnieszkę.
Ale niestety w 1970 roku para się rozwiodła. Jego drugą żoną była Joanna Chlebowicz. Moją drugą żoną została Joanna Chlebowicz, piękna pani z krakowskiej telewizji, którą poznałem grając w spektaklach teatru telewizji. Wprowadziliśmy się razem do mieszkania aktorskiego na najwyższym piętrze starego teatru, a po jakimś czasie stwierdziliśmy, że się pobierzemy, głównie dlatego, że po ślubie telewizja przydzielała swoim pracownikom większe lokale. Nasze nowe mieszkanie znajdowało się na ulicy Słomianej. Zajmowałem je króciutko, gdyż w tak zwanym międzyczasie postanowiłem przenieść się do Warszawy. Nasze małżeństwo przeżywało już wtedy kryzys, ale przyrzekliśmy sobie, że jeśli znajdę coś fajnego w stolicy, spróbujemy tam raz jeszcze. Nic z tego nie wyszło, gdyż w pierwszych spędzonych tam latach głównie się tułałem po różnych wynajmowanych pokojach, mówił w swojej książce. Ale to właśnie, mimo że przez tę przeprowadzkę niejako, choć jak słyszycie, niezupełnie przez nią, rozpadło się jego małżeństwo, to jednak zawodowo rozkwitł. Na scenie dramatycznej zadebiutował, natomiast też w 65 roku rolą rzeźnika w Nieboskiej Komedii. Pracował w Starym Teatrze i wziął udział w największych przedstawieniach dekady. Potem pracował w Teatrze Współczesnym, a od 74 Powszechnym. Ale wróćmy do seriali, bo to właśnie one Kaczorowi przyniosły największy rozgłos. Wystąpił w Polskich Drogach, gdzie zagrał Leona Kurasia. I był to o tyle sukces, że początkowo ta postać miała być drugoplanowa, jednak tak to zagrał, że zdecydowano się dać mu więcej. Otrzymał nawet nagrodę pierwszego stopnia od przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. I równie szybko przyszła do niego nagroda w postaci popularności. Po pierwszym odcinku wsiadłem jak zawsze w autobus, by udać się do teatru i nagle widzę na sobie wzrok różnych ludzi, zdziwionych, że tym samym autobusem jedzie Kuraś. W następnych dniach nastąpiło szaleństwo. Wszyscy patrzyli, szepteli. Po drugim odcinku zaczęli przychodzić po autografy, pisał w swojej autobiografii. No i właśnie od wtedy został królem życia, dużo imprezował. No, chyba trochę sodówka uderzyła mu do głowy. Co mieliśmy wtedy robić? W telewizji były dwa programy, poza tym nic. Mało kto miał samochód czy telefon. Wsiadaliśmy więc z autobusu i jechaliśmy albo szliśmy po spektaklu. W ten sposób byliśmy królami życia. Bezkarnie mogliśmy się trochę napić, czasem trochę więcej, czasem troszkę, a potem wsiadaliśmy w taksówkę i do domu. Powiedzmy, że miewało się silne pociągi do picia. Zdawałem sobie jednak sprawę, że jeśli w pewnym momencie przekroczę granicę, odetnie mnie to od zawodu, mówił. A swoją popularność postanowił wykorzystać w działalności antykomunistycznej. Był sygnariuszem petycji przeciwko represjom organów bezpieczeństwa wobec protestujących w Radomiu i Ursusie w 76 roku, a także redaktorem naczelnym opozycyjnego wobec władz PRL pisma Biuletyn Teatralny. Był także inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dość szybko założyliśmy podziemną solidarność ludzi teatru i filmu, żeby mieć jakąś możliwość potwierdzenia szerzej, co się dzieje w środowisku. Dowiadywaliśmy się, co dzieje się w poszczególnych teatrach, co dzieje się poza Warszawą. Zbierało się te wiadomości i umieszczało się je w biuletynie teatralnym, mówił w rozmowie z Jolantą Fajkowską. A Jan Serce to kolejny serial, który dał mu dużą popularność. Był emitowany w trakcie stanu wojennego, a władze nie zostawiły na nim suchej nitki. Widzowie jednak wiedzieli swoje. I ten serial stał się fenomenem, a pan Kazimierz Kaczor dostawał setki listów, które świadczyły o uwielbieniu publiczności. W swojej skrzynce pocztowej znalazł także interesujące propozycje, z jednej z nich postanowił skorzystać. W Polsce pojawiło się wtedy mnóstwo agencji matrymonialnych i klubów samotnych serc imienia Janka Serce. Pewni Państwo, oboje grubo po 30 w wyniku jednego ze spotkań w takim klubie postanowili się pobrać i zaprosili mnie na ślub, więc pan Kazimierz postanowił się wybrać na tę uroczystość. Pojechałem, bo chciałem zobaczyć, jakie będą mieli miny. Byli bardzo szczęśliwi. Gdy widziałem, jak patrzą sobie w oczy, pomyślałem, że chyba warto było zrobić ten serial, chociażby dla tej jednej pary, wyznał. Sam jednak wtedy stracił nadzieję na miłość po tych dwóch nieudanych małżeństwach, natomiast kiedy przestajemy szukać, czasem los się do nas uśmiecha i tak było w tym przypadku. Trafił na 10 lat młodszą partnerkę, połączyła ich wspólna pasja.
czyli żeglarstwo. Sam pan Kazimierz wspominał. Widzę, że przy naszych łódkach kręci się jakaś piękna, długonoga blondynka. Myślę sobie, czemu ona nam tak patrzy na te łódki? Podszedłem do niej, zagadałem. Okazało się, że to koleżanka żeglarka, tylko że obozem żeńskim stoją po drugiej stronie śniardw. Zaczęliśmy rozmawiać i pytam się, co to za łódka. Wiedziała, co to za typ. Tak się poznaliśmy. Było bardzo miło. Spotkaliśmy się, a tam gitary, śpiewy, ognisko, zabawy. Później popłynęliśmy w różne strony i tyle. Proszę sobie wyobrazić, że parę tygodni później spotykamy się z zespołem, żeby kręcić Jana Serce i drugim reżyserem przy tym filmie jest ta dziewczyna, którą poznałem na Mazurach. Pomyślałem, że to jest palec Boży i że tego nie można odpuścić. Mowa o Bożenie Michalskiej, z którą pan Kazimierz ma dwie córki. Agnieszkę i Katarzynę, to jego trzecia żona. Podczas pracy nad tym serialem zaręczył się. A ponad rok kręcili ten serial i nikt nawet nie wiedział, że są parą. Ale na zakończenie zdjęć odbyło się przyjęcie, na którym pojawili się razem, trzymając się za ręce. Wyobrażacie sobie, jak wyglądały miny ekipy. To była dziewczyna moich marzeń i jest nią do dziś. Olśniewająca, piękna, zgrabna i wysportowana, mówił. Byłem i jestem wielkim szczęściarzem, że ją spotkałem. Od samego początku układało nam się świetnie. To zaowocowało po latach. Zęcia, bo tak nazywa swoją żonę, bardzo dobrze weszła w moją rodzinę. Ich ślub odbył się w 1981 roku i wyprawili skromne przyjęcie dla rodziny i świadków, a ślub kościelny odbył się w 1997 roku i ceremonia odbyła się w kaplicy domu artysty weterana w Skolimowie. Na początku lat 80. para pojechała do Stanów Zjednoczonych za namową przyjaciela pana Kazimierza Tonego Halika. Byli tam półtora roku, ale potem wrócili do kraju, gdzie aktor zagrał w Alternatywy 4, Zmiennikach czy Awanturze o Basie. Już w 1979 roku, czyli jeszcze przed wyjazdem, odebrał natomiast Srebrny Krzyż Zasługi. Wspomnijmy jednak jeszcze o filmie i cofnijmy się nieco w czasie. Kazimierz Kaczor pojawił się po raz pierwszy w krótkometrażowym Zielonym Baloniku. Na dużym ekranie grał także epizody. Wystąpił w Niemaruży, Bez Ognia, Potopie. Na swoim koncie ma także znaczące role w filmach Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru, Bez znieczulenia, Ziemia obiecana, a także u Stanisława Barei, Nie ma róży bez ognia, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, oraz innych filmach jak Planeta Krawiec czy Wielki Bieg. I oczywiście już wspomniany teatr telewizji jest tutaj też nie bez znaczenia. A do 2002 roku pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Moje pokolenie zna go także jako prowadzącego program Wabank. Ja bym się nie odnalazła w wabanku, bo nie potrafię zadawać tych pytań do odpowiedzi. Próbuję to robić za każdym razem i zupełnie mi nie wychodzi, choć wiem, jaka jest odpowiedź, to nie potrafię zadać tego pytania tak, jak oni tu robią. Mój mózg tego nie ogarnia. I ten styl prowadzenia przez pana Kazimierza był świetny i, jak sam przekonuje, autorski. Miałem wolną rękę, dostałem tylko od producenta specjalną książkę, która mówiła o tym, w jaki sposób się zachowywać, jak prowadzić i jak reagować na różne sytuacje. Wyszedłem z założenia, że najważniejsze to nadać teleturniejowi pewne tempo, które nie pozwoli się widzom nudzić, mówił. Program był wielkim hitem, nadawany był 5 dni w tygodniu, potem 2, potem 1, aż w końcu zdecydowano o zdjęciu go z anteny, choć nadal miał świetne wyniki. Teleturniej zniknął z anteny w 2003 roku. I niestety ta decyzja spotkała się z wielkim szokiem u publiczności. Kazimierz Kaczor przekonuje, że jednak czasu na smutek nie miał, bo już wtedy grał w Złotopolskich, kolejnym serialu, który przyniósł mu dużą popularność. Bywało, że czułem pewne znużenie, zwłaszcza gdy miałem wrażenie, że w kilkunastu odcinkach mówię to samo. Nie miałem żadnego wpływu na swoje dialogi. Kilka razy zastanawiałem się nad tym, by pożegnać się z serialem i nawet informowałem o tym produkcję. Jednak wytrwał do końca, a serial emitowany był przez 12 lat. Ale wróćmy jeszcze do Zaspu, o którym Wam już wspomniałam, bo był prezesem Związku Artystów Scen Polskich, ale później zmagał się sądowo z bezpodstawnym zarzutem o narażenie Zaspu na ponad 9 milionów złotych strat. Po wielu latach, w 2012 roku, sprawę umorzono. Jak wyznał aktor, do dzisiaj nie potrafię zdobyć dystansu do afery. Nie mogę zachowywać dystansu, skoro nie znalazłem sprawiedliwości. Czuję gorycz. Poza tym, cokolwiek bym w tej sprawie zrobił, ona już zawsze będzie gdzieś tam się ze mną wiązała. Najbardziej bolesne jest to, że tak wielu moich kolegów w tamtym czasie zachowało wobec mnie dystans,
a nawet zajęło stanowisko potępiające, mówił w swojej książce. I dzisiaj poza aktorstwem realizuje nadal z żoną swoją pasję, jaką jest żeglarstwo. Ma na tym polu bardzo wiele osiągnięć. Jestem zapalonym żeglarzem, podobnie jak moja żona i dwie córki. Mam stopień kapitana, pełnię służbę oficerską na Pogori i opłynąłem już prawie cały świat, łącznie z Kubą, Wyspami Dziewiczymi, Puerto Rico, Grenadą czy Florydą, mówił. Żegluje prawie od 60 lat, ale jest także ponoć zapalonym graczem komputerowym. Dziś już zwolnił w porównaniu z poprzednimi latami intensywnej pracy. Jak wygląda jego życie po odejściu na emeryturę, zdradził w Plejadzie. Między całym moim życiem zawodowym a obecnym nie ma wielkiej różnicy, poza tym, że to życie obecne jest mniej intensywne. Stałem się bardziej wybredny, szukając propozycji zawodowych, a w życiu prywatnym jest nawet lepiej. Dłużej jestem w domu albo robi się coś razem z żoną, a do tej pory się nie zdarzało to zbyt często, więc oboje tym wspólnym czasem się napawamy. A aktor wciąż grywa w teatrze Szóste Piętro. Ma wnuka Huberta, z którego jest bardzo dumny. Zainspirował się on babcią i zajmuje się produkcją filmową. Kazimierz Kaczor wyznał, że jego marzeniem jest zagrać kiedyś w filmie wyprodukowanym właśnie przez wnuka. Trzymam więc kciuki, panie Kazimierzu, żeby to marzenie się spełniło. Czy i wytrzymacie? Dajcie znać, jaka rola pana Kazimierza jest waszą ulubioną i czy być może jesteście fanami głównie Wabanku, a może jednak film, serial? Dajcie znać i oczywiście pamiętajcie, że czekam na wasze propozycje, o kim jeszcze powinnam dla was tutaj opowiedzieć. Tymczasem pędzę przygotowywać kolejne odcinki, żebyśmy się mogli spotkać już niebawem, więc mam nadzieję, że jesteśmy umówieni i do zobaczenia!